Zawód Typer. Największa społeczność bukmacherska w Polsce. Cześć, witajcie na kanale Zawód Typer. Dziś porozmawiamy o najwyższych frekwencjach na meczach piłkarskich. Za światowy rekord po dziś dzień uznaje się finał Mistrzostw Świata, w którym Urugwaj mierzył się z Brazylią. Był to rok 1950. Do pojedynku doszło w Rio de Janeiro, na słynnej Marakanie. FIFA oficjalnie podaje, że bilet na ten mecz zakupiło 173 tysiące osób, jednak rzeczywista liczba widzów na stadionie wynosiła nieco ponad 199 tysięcy. Tłum w większości składający się z Brazylijczyków oglądał wielką klęskę swojej reprezentacji. Ekipie Canarinhos do triumfu w turnieju wystarczyłby remis. Finalnie drużyna przegrała jednak 1-2. Co ciekawe, europejski rekord pobito w roku 1937. Wówczas na Hampden Park doszło do pojedynku Szkocji z Anglią. Sam stadion był w stanie pomieścić ponad 180 tysięcy widzów, jednak ze względów bezpieczeństwa wpuszczano nie więcej niż 150 tysięcy i tak właśnie na 2 lata przed wojną starcie dwóch brytyjskich drużyn podziwiało 149 tysięcy fanów. Zaledwie tydzień po tym spotkaniu na tym samym obiekcie doszło do finału Pucharu Szkocji, w którym Celtic zmierzył się z Aberdeen. Na ten mecz wpuszczono 147 tysięcy kibiców, jednak chętnych było znacznie więcej. Legenda głosi, że nie wpuszczono 30 tysięcy. Mecz zakończył się triumfem Celticu 2-1. Nie tak dawno, bo w roku 1987 na starym Estadio da Luz pojawiło się 135 tysięcy fanów obserwujących pojedynek Benfica i Porto. Drużyny te toczyły zaciętą walkę przez cały sezon Premiera Ligi. To był tak zwany mecz o 6 punktów. Zwyciężyła w nim ekipa z Lizbony, później notując triumf w całych rozgrywkach. Obiektem, który przyciągnął rekordową liczbę kibiców w Polsce, jest Stadion Śląski. Mowa tu o roku 1963, kiedy to Górnik Zabrze walczył w eliminacjach Pucharu Europy. Rywalem Zabrzan była drużyna Austrii Wiedeń. W kotle czarownic zasiadło aż 120 tysięcy fanów. Strona Górnika w doskonały sposób zobrazowała skalę tego zjawiska. Mało imponujące? Warto więc dodać, że ten wynik odnotowano w eliminacjach do Pucharu Europy. Dla porównania, w Madrycie, na Santiago Bernabeu, 124 tysiące pojawiły się dopiero w finale tych rozgrywek. Czy wspomniane przeze mnie rekordy są możliwe do pobicia? Obecnie ze względów bezpieczeństwa, a także z uwagi na komfort widzów, gdzie na większości stadionów miejsce siedzące zapewnia się każdemu, rekordy te wydają się być poza zasięgiem. Niewykluczone jednak, że przy rozbudowie infrastruktury może się to zmienić. Całkiem niedawno ogłoszono, że w Chinach ma powstać największy stadion piłkarski, którego pojemność przekraczałaby liczbę 100 tysięcy miejsc. Gospodarzem obiektu byłaby ekipa Guangzhou Evergrande. Portal ESPN podał, że koszt budowy stadionu wyniesie 1,7 miliarda funtów. A teraz jeszcze pytanie do Was. Jaki jest Wasz personalny rekord? Który mecz, na którym byliście, miał najwyższą frekwencję? Podzielcie się swoimi wspomnieniami w komentarzu. Ponadto zachęcam Was do subskrybowania kanału Zawód Typer i oczywiście do zobaczenia w kolejnych filmach. Dołącz do ponad 100 tysięcy typerów. Sprawdź najlepsze kupony. Graj z największymi na grupie Zawód Typer.